Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego we Lwowie Rzęsnej. 6 kwietnia w Wigilię Liturgicznego Obchodu Uroczystości Miłosierdzia Bożego wspólnota parafialna katolików Rzęsnej świętowała uroczyście swój odpust. W tym dniu wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie dziękowali Bogu za dar wspólnoty parafialnej, która od samego początku swojego istnienia oddana jest Miłosierdziu Bożemu, i wszyscy wspólnie błagali Boga o dar pokoju w Ukrainie i zakończenie wojny. Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz Jan Czop, który podczas kazania przypomniał wiernym istotę Miłosierdzia Bożego, kiedy Bóg nie tylko umie współczuć ludziom w cierpieniach, ale także współuczestniczy w ludzkim cierpieniu oraz wychowuje ludzi ku miłości miłosiernej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Legionu Polskiego, którzy przyjechali z wizytą solidarności i z pomocą humanitarną. Na zakończenie liturgii odpustowej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni wspólnie modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz uroczyście przeszli procesją wokół kościoła, śpiewając hymn pochwalny Te Deum. Na uroczystość przybyło wielu księży i wiernych z dekanatu lwowskiego. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, to kolejny raz sobie uświadomiłem, że im jestem starszy, tym mam mniej do powiedzenia. I mnie tak dziwi, bo czasami jak któryś z księży miał jakieś dłuższe kazanie, to potem w zakrystii mu księża mówili, że się starzejesz, bo już nie masz umiaru w tym, ile mówisz. Widać, różne modele są księży. Wasza parafia jest pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. I tak jak jechałem tutaj na tą mszę świętą, to sobie tak pomyślałem, jak jest miło i przyjemnie, kiedy w niedzielę ubierasz się i chcesz iść na mszę świętą do kościoła i po drodze ktoś cię spotka i zapyta, gdzie idziesz, a ty mówisz, idę do Bożego Miłosierdzia. Dziękując Bogu za sakrament ołtarza. I sprawa, by wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, przekażcie sobie znak pokoju. Sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach.